Wsie gminy Praszka wzięły udział w pierwszej edycji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Jest to forma dofinansowania sołectw do wiejskich inwestycji do 5 000 zł. Warunkiem jest wkład własny gminy na poziomie 20%. Ogólnie o tej inicjatywie mogę powiedzieć, że strzał w dziesiątkę, bo sołectwa były bardzo zadowolone z tego. Zawsze to trochę pieniędzy, bo w sumie od pana marszałka 5 tysięcy, od gminy 1000 zł, te 6 tysięcy zł na jakąś tam inicjatywę na wsi jest zawsze bardzo przydatne i bardzo fajnie to jest spożytkowane. Chcą uzupełniać swoje place zabaw czy doinwestować w świetlice, czyli takie faktycznie takie ogólnospołeczne inicjatywy. W jednej edycji inicjatywy może wziąć udział 1/3 sołectw każdej z gmin Opolszczyzny. W tym roku z gminy Praszka do marszałkowskiej inicjatywy przystąpiło 6 sołectw, oprócz Lachowskiego, który jest chyba takim najbardziej spektakularnym przykładem. Przystąpiły również sołectwa Aleksandrów, Brzeziny, Prosna, Gana i Przedmość. No niestety Przedmość ze względów epidemiologicznych swojego zadania nie zrealizował, ale ono przeszło jakby z automatu na rok przyszły. To było zadanie o charakterze, powiedzmy, imprezowym, piknikowym, więc ze względu na zakaz nie mogło być zrealizowane. Sołectwa głównie doposażały obiekty służące integracji. Aleksandrów, Brzeziny i Prosna zakupiły krzesła bądź ławki do świetlicy wiejskiej czy na imprezy plenerowe. W Lachowskiem udało się ocieplić budynek świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie wystarczyło na opłacenie usługi budowlanej, a za prace wykończeniowe zabrali się sami mieszkańcy. Zaangażowali się aktywni mieszkańcy, którzy oczywiście nie odmówili nam pomocy. Wezwanie było o tyle trudne, że ten domek składa się tak w zasadzie z dwóch części. To była taka stara część, stricte taka tylko blaszana. Nowa część dobudowana jest już murowana i tak dalej. No teraz wygląda to całkowicie inaczej, jakby to był jeden taki budynek dość solidnie i ładnie wyglądający moim zdaniem. W Ganie mieszkańcy postanowili ogrodzić teren Ochotniczej Straży Pożarnej betonowym płotem. Myśmy tutaj zakupili około 5 metrów tego ogrodzenia. Będzie ogrodzone większy metraż, ale to tutaj straż ze swoich pieniążków dokłada. Chcieliśmy tutaj zapewnić komfort zarówno mieszkańcom z zamiedzy, że tak powiem, jak również gościom, którzy biorą udział w imprezach okolicznościowych, a jest ich tutaj, tych imprez, mnóstwo u nas. Marszałkowska inicjatywa sołecka to wiele więcej niż tylko dofinansowanie wsi. To jest fajna rzecz, gdyż jakieś drobne rzeczy można za to zrobić i poniekąd gminę odciążyć. Przy okazji też się mieszkańców aktywizuje, no bo jakby oni muszą być pomysłodawcami tego, co ma w ramach tej inicjatywy zostać wykonane. Pieniądze przekazane w ramach inicjatywy można łączyć na przykład z funduszem sołeckim i realizować także większe projekty.